Heja, hej, hello ludzie. Czas na kolejne części Zagrajmy w Władcy Pierścieni Powrót Króla. Chwila, obiecałem wam grę hobbitami. Ucieczka z Osgiliad. Nie mam tu wielkiego wyboru, możemy grać tylko samym. Od razu wam powiem, że hobbity są strasznie słabe w ataku. Dlatego zabijanie nawet goblinów jest czasochłonne. I oczywiście zapomniałem włączyć stoper. Of course. My heart is filled with both great hope and sadness. For the success of our plan, I must place the smallest others in the greatest peril. Always the mighty try to possess the weak, and always they fail. Mario! Fate has lent me a power, resilient to the ring's corruption, and brave by his very nature. Will require more than Frodo's stout heart to bear on it. He will need a companion. I'll have you for sakes! And a guide who knows the ways of the enemy and the paths into Mordor. For all three of them are bound to the fate of the ring and to the fate of each other. We swear. You know the way to Mordor. While we occupy Sauron's gaze, together they must bear the ring into the very fires of Mount Doom. And should they be captured or kept, great peril may befall them, and all hope may be lost. Jeśli przez to mówię, że ja nie mogę, ciszej. Okej, wracamy do gry. Get down again. O, jak go popchnął po chamsku. Okej. A więc zaczynamy pierwszego questa, planszę, cokolwiek, naszymi hobbitami. I nie mogę robić rębacza. I Frodo Soberow. Ciach. O, spokojnie. Chodź tu barania. Widzicie, ile tu trzeba hitów, żeby zatrzymać coś innego? To jest horror. No, ale przynajmniej szybko tryb perfekcyjny zdobywa. O, czekaj, zasrańcu. Co, na hita? Ja już chcę ten drugi level, byleby umieć rębacz orków. Cześć, Gollum. Właśnie, widzicie już ten licznik na górze po prawej. On odlicza... No, twój game over odlicza. Mówiąc całkowicie szczerze. Kiedy się napełni, to Nazgul zdobywa Froda i pierścień i przegrywamy. Żeby obniżał się, trzeba wejść pod jakiś dach. Jak na przykład tutaj. Trzeba czasem naprawdę... uważać na to. Kurczę. Wiedziałem, jak po angielsku powiedzieć, a po polsku nie mogłem tego sformułować. Pay attention. O ty, czekaj. W niego też walnął meteoryt. Jakim cudem on to przeżył? Awans. I już mogę rębacza pewnie. Good, Smeagol. Chwila, miałem spalić. Da się? Da się. U nich dużo trudniej wrzucić tego komosa, nie wiem czemu. Walę lewy, prawo, ale nie robi czasem. Nie, może jakaś procentowa szansa jest.
No. O, jak ładnie. Samuel. Jak na kogoś, kto mieszkał całe życie w jednej wiosce, to nieźle walczysz. O, zaczyna mi lagować, nie fajnie. Chodź tu, zastrańcu. O, utknęli, jak miło. No ja nie mogę, nie dadzą się nacieszyć. Co ich tak dużo? Ciekawe, że ci ludzie, którzy tutaj walczą, jakoś gorzej walczą od Samuela. Dziwne. Chwila, w tamtego dziada. Rozwalecie moimi wykałaczkami śmierci. Haha. Tu coś jest? Nie, tu nic nie ma, nie da się przejść. A tu? Nie. Ciągnijcie się, ja idę dalej. Już tam widzę wroga. Wykałaczki, w ruch! No co jest, zeza masz. Trudno. Dobitka. Połowę wrogów trzeba normalnie na tą dobitkę, bo co chwila się kładą. I nie da się ich wtedy walnąć. No widzicie? Walna w skombosa, on żyje, perfinie. Oberwał. Co by tu jeszcze powiedzieć? Jak widać, Smeagol, czy jak to bardziej znany pod nazwą Gollum, podróżuje za nami, mówiąc ogólnie, gdzie iść. Choć właściwie nie pokazuje za bardzo. Co jakiś czas jest tylko okno dialogowe, mówiące nam: tutaj, panie, tutaj. Smeagol dobry. Tu nic nie ma. Upewniałem się. W końcu Gandalfa i Aragorna były te pudełka, co mają 1000 expa, to może tu są gdzieś ukryte. What we got here? Wow, nie mam czasu. Szybko. Okej, dalej. Jak chcesz zginąć, to chodź bliżej, bo ja czasu nie mam na zabijanie. No dobra, może mam. Samuel, postaraj się bardziej. O cholera jasna. Tu, tu. O, haj. Jak po chamsku mi wyleciał przed twarz, no. No, litości. Okej. A tu jeszcze jeden? Dużo ich tu strasznie. I jakoś mi coś nie zalicza hitów. Albo mi się coś wydaje. No co jest? Zatrzymuje mnie w czasie biegu. Umieraj! Ja nie mogę, ale kosiarki z tych hobbitów. Frodo ma fajny miecz. Zazdroszczę mu. As shadows. A właśnie, nie pokazałem wam tego specjalnego ataku Samuela. Bu! Jestem niewidzialny. I środkowym przyciskiem mogę dźgnąć, co chyba daje większy damage. Nie jestem pewien. No coś tam na pewno robi. Dadant. A, to będzie też fajna scena. Nie scena, ale animacja, sorry. Dzisiaj miałem kartkówkę ze sceny właśnie. Filmy z boku. Dlatego tak mi się teraz nagle chrzani. Okej. Okay. Tu coś jest? Ta, potionek. Patrzcie na to. Łapaj, dziadu! Czemu żeś nie złapał? Ty złap! No ja nie mogę, no. Wybakłażany jedyne. We did it! We are awesome!